Siemanko mordeczki. Wprawdzie, dzisiaj miał być zupełnie inny film, ale na hodowli zdarzyło się coś wyjątkowego. Coś, czego nie do końca się spodziewałem i dzisiaj się tym zajmiemy, bo dla mnie trochę ważniejsze są bieżące sprawy, a nie to, co zaplanowałem. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Jedziemy z tematem. Miał być piękny wstęp i ładna rozkmina, zaraz zobaczycie czego. Ale, jak możecie się domyślić, po tym zestawie doszło do pewnej wyjątkowej akcji. I nie mówię tutaj o tym, że się totalnie tego nie spodziewałem, bo spodziewałem się. Jednakże z tego wykresu, z mojej tabeli, wynika, że nie do końca mogłem się spodziewać, że będzie to teraz. Bo jak się okazuje, pomimo codziennej, a nawet czasami dwa czy trzy razy dziennej wizyty na hodowli, spędzania tutaj masy czasu, czasami pewne rzeczy mogą umknąć. I to, co się stało dosłownie dzisiaj w nocy, umknęło mojej uwadze, więc naprawdę uwierzcie mi, że to, co zaraz zobaczycie, jest dla mnie naprawdę sporą niespodzianką i niech to się powtarza po tysiąckroć i tak zawsze będę się z tego mega cieszył. Zobaczcie, o czym mówię. A mianowicie ta piękna pani, pyton królewski, Mojave Pied, uraczyła mnie jajami. Jest to pierworódka. Zaraz te jaja zabierzemy. Zobaczymy ile, bo tego jestem naprawdę bardzo ciekawy. Ale jestem ogólnie podjarany. Okej, ale musimy teraz na szybko przygotować pojemnik. Zresztą, w ogóle, w międzyczasie odpowiem na kilka ciekawych komentarzy, które znalazły się pod ostatnimi jajkami. Więc, może, nie zawsze odpisuję, ale wszystkie czytam i w tym momencie na kilka odpowiem. Więc już wiecie, że warto pisać komentarze pod filmami, bo co jakiś czas na pewno będę odpowiadał i to będę odpowiadał na wizji. Teraz zajmijmy się wyczyszczeniem pojemnika. Ciach. I teraz odpowiem na dwa komentarze, które wpadły pod ostatnim filmem z jajkami. Dlaczego na dwa? Bo są bardzo podobne. Zerknę sobie tylko na ściągaweczkę. Wy macie ten komentarz tutaj. Berli, nie dajesz już papieru śniadaniowego na górę pojemnika? Jak ten stretch ci się sprawdza? Napisał Terrystor. Przemysław Biesiada zadał podobne pytanie. Napisał, hej, zrezygnowałeś z papieru na rzecz folii? Czy sprawdza się lepiej? Słuchajcie, nie. Nie zrezygnowałem z papieru na rzecz folii. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie mam papieru i co najgorsze, do tej pory go nie kupiłem. Więc dzisiaj też skorzystamy z folii. Zarówno papier, jak i folia mają jedno proste zadanie. To znaczy mają uszczelnić pojemnik, żeby wilgotność w środku utrzymywała się na naprawdę wysokim poziomie, bo wtedy te jajka bardzo dobrze się rozwijają. Jedna różnica taka między papierem do pieczenia a folią jest taka, że papier do pieczenia przepuszcza wilgotność na wieko pudełka, ale nie pozwala spadać kroplom na dół. Przy folii raczej nie mamy takiej sytuacji, ale równie dobrze sprawdza się jako izolator wilgoci wewnątrz pudełka. Ale teraz zrobimy mały trailer odcinka, który pojawi się w niedzielę, a miał być właśnie dzisiaj. W ogóle to była śmieszna sprawa, bo miałem ogarniać, dograć troszeczkę zapowiedzi, trochę opowiedzieć o tej giełdzie, tak żeby był ładny wstęp. Niestety nie do końca mi się to udało, bo zdarzyło się to, co zobaczyliście przed chwilą. I w tym momencie jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo chcę podziękować grupie osób, która mnie mega wspiera. I zobaczcie, jaki słodziak będzie głównym bohaterem następnego odcinka. Dobra, wracamy do przygotowywania pojemnika dalej. I przy okazji opowiem jeszcze na dwa pytania. Zobaczmy ściągaweczkę. Paweł Kotarba napisał, piękny rzut, a mam pytanko, gdzie można złapać taki wózek, jak masz na hodowli? Pozdrawiam. Paweł, ten wózek kupiłem na Allegro. Poważnie nazywa się to wózek kelnerski, wózek gastronomiczny, jest ich cała masa do wyboru.
sprawdzaj, to jest 80 na 40, chyba wymiar na 110 wysoki. Znajdziesz na bank i jeszcze dread Jamaica Man, Jamaica Man napisał, też macie je wyświetlone. Trzecia minuta, ktoś się zje... Otóż dread, nie, nikt nie piernął. Ja po prostu nie przeklinam na swoich filmach. Staram się tego nie robić i nawet jeżeli mam jakiegoś gościa, któremu się zdarzy, to po prostu jego słownictwo wypierduje, tak jak właśnie przed chwilą zrobiłem z częścią twojego komentarza. Bam! Będziemy się ogarniać, ja zaraz zmienię kadr. Zobaczymy, ile jest jajek, a to jest bardzo ważne, bo u samicy pierworódki, tak jak w tym wypadku, pierwszy z nią dla mnie osobiście jest bardzo ważny, bo on określa mi potencjał samicy na kolejne lata. Dobra, zmieńmy kadr i spróbujmy to odebrać najszybciej i najbezpieczniej, jak się da. Mamy to. Zobaczmy, żeby się nie stresowała. Małe jajeczka, ale samica też nie jest za duża. Postaramy się to zrobić. Słuchajcie! Sprawdźmy jeszcze ją. Zobaczcie w ogóle. Piękna. Mohawy piet. W ogóle historia tej samicy jest naprawdę mega ciekawa. Ale mamy tutaj czyściutko. Ewidentnie widać, że mamy tutaj naprawdę czyściutko. Dobra, samica idzie do innego boksa. I zobaczmy, co tu się dzieje. Widzicie to? Słuchajcie. Mamy tutaj na moje oko. Teraz ogólnie już tym razem się nie powinniśmy pomylić, ale mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jaj. Nie ma od spodu nic, więc już przekładamy je do pojemnika przygotowanego. Jajeczka w takiej kupce, nawet nie będę ich rozdzielał, trafiają tutaj 7 jaj. Zaraz to wszystko opiszemy, a jak już mamy jaja przed sobą, to ciekawą prośbę miał Kamil. Zrób jakiś odcinek o jajkach i zrób materiał z 60 dni o tych jajkach i opowiadaj, co robiłeś itp. Bo chciałbym się czegoś dowiedzieć o jajkach, ale nie ma nigdzie takiego fajnego poradnika. Na przykład, Kamil, już ci opowiadam i w sumie nawet to już w tym momencie nagram dla ciebie ten film. Siemano YouTube, Bernard ze Snake Bar. Na prośbę Kamila nagrywamy film 60 dni o jajkach. Czas, start! Minęło 60 dni i z jajkami tak naprawdę nie stało się nic. Ha, poważnie, czekamy, aż wyklują się młodziaki. A tak szczerze, Kamil, troszeczkę szyderka, ale tak naprawdę uwierz mi, przez 60 dni, jeżeli wszystko jest ok z inkubatorem, jaja są zapłodnione, to z jajami tak naprawdę nie dzieje się nic. Przez 60 dni one sobie leżą w inkubatorze, czy tam 56, czy 54, to zależy od temperatury inkubacji. Te jaja leżą, grzeją się, a zarodki w nich się rozwijają do małych wężyków. Poważnie, i nie mówię tutaj tego, bo zgaduję, ale jak pewnie wiecie, chwilę się już tym zajmuję. I mówię szczerze, na początku mój inkubator wyglądał zupełnie inaczej. Była to lodówka, mała lodóweczka, całkiem zamykana, bez przeźroczystych drzwi, więc naprawdę zaglądałem do inkubatora codziennie. Codziennie oczywiście nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ troszeczkę zaburzamy tą temperaturę, trochę się może to wychłodzić, aczkolwiek z mojego doświadczenia to też nie jest nic złego. Zaglądałem do tych jajek codziennie i tak naprawdę dopiero kilka dni, tydzień przed wykluciem, te jajeczka zaczynają się zapadać i to jest jedyna rzecz, która się dzieje ze zdrowym, zapłodnionym jajem w okresie inkubacji. Więc nie gniewaj się, ale taki film byłby nudny, a tutaj masz streszczenie tak naprawdę tego, co się dzieje z tymi jajami. Więc opisane jajeczka lądują do inkubatora, jak widzicie, 5.04, 31.05, mija 56 dni, będziemy nacinać. Tatusiem jest ten gentleman, jest to Orange Dream NCP, który właśnie działa jeszcze z jedną samicą, więc z tego łączenia spodziewamy się 100% piedów w różnych kombosach. Wow! Słuchajcie, cała akcja zakończona sukcesem, więc ja wracam do swoich codziennych obowiązków, jadę odebrać syna, bo jest na tygodniu adaptacyjnym, tak to się nazywa, tydzień adaptacyjny w żłobku, więc jadę go odebrać, zerwałem się tylko po to, żeby nagrać dla was ten odcinek, więc mam nadzieję, że to docenicie. Piszcie komentarze, bo to ważne.
na niektóre na pewno będę odpowiadał, na te ciekawsze, więc piszcie i nie zapomnijcie o łapce w górę lub w dół, bo wasza opinia jest dla mnie naprawdę mega, mega ważna. Widzimy się w niedzielę, trzymajcie się, hej! Jakbyście przegapili, to tutaj macie film z odbioru dwóch zniosów. Tutaj film, który wybrał dla was YouTube. Widzimy się w niedzielę. Hej!